Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Ja jestem Harry, to jest kanał Harry TV. A jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zostaw suba z dzwoneczkiem, bo już niemało brakuje do 100 subskrypcji. I potem damy czadu takiego, że każdy nas popęta lub zapamięta. Czekajcie. Dobra, skończyliśmy. Tutaj wy tych. Oj, światło gdzie? Tutaj. Skończyliśmy właśnie tutaj, idziemy po... nie drezynę, tylko... Tutaj... Zabi. Co jest? Okej, dobra, idą następni. Zepsułem coś chyba. Czekaj. Wczytaj szybki zapis. Okej, bo coś tam źle to zrobiłem chyba. Chyba mnie zauważyli, nie wiem pewnie. Właśnie nie wiem, kaj oni są rozmieszczeni, to jest ten minus, wiesz, wiecie. Że nie wiem, kto oni są, kuźde rozmieszczeni. Dobra, trzeba ich tak... Szkoda, że nie ma tak jak w niektórych grach, że po prostu na mapie też ich widać. Albo mogę ich oznaczyć po prostu. Też to było w jakichś grach po cichu, tam jakiś klankowy grałem, to tam szło ich oznaczać z lornetki i potem było wygodniej. Dobra. Jedziemy z koksem. Nie bójcie się, nie będę tego rok przełaził. Się do podładuję. Tutaj od razu to zgasza. Czekajcie, tak. Okej. Dobra. Nikt nie zauważył. Szybki zapis. Okej. Teraz zrobimy tam na dół. Bo tutaj jeszcze jeden był, nie? Kaś? Tutaj kaś jednego zrobiłem, że zabiłem. Dobra, iść tutaj, dobra. Gdyby zgasić te tutaj... Cicho! Okej. Kuźde, zjebałem. Dobra, czyta szybki zapis, okej. Dobra, najlepiej nie zbliżać się do tych niewolników jebanych. One mnie już teraz irytują, mimo na ochota mi szczęść w łeb, ale wiem, że nie mogę. Nie wiadomo, jak oni się potem dowiedzą. Więc trzeba działać. Dobra. Jakoś domy rada. 4 minuty dopiero, ale dobra. Tubik znacznie ogarniczał rozbłysk. W wielu miejscach, czekajcie, rozbłysk strzału, który mógłby cię oświetlić w ciemnym otoczeniu. Spoko. Dobra. Teraz wiem, żeby tam nie iść do tego niewolnika. Bo dopóki tam nie pójdę, wyjdzie wszystko dobrze. To teraz pytanie. Okej. Aha, one są w klatkach, dobra. Dobra, jest.
Cicho. Okej. Panie, jak oni szczekają, mi łeb boli. Okej, jest zapis. Okej. Przechodzimy dalej. Dobra, psy są w kapi. Tutaj jeden. Dobra, czekajcie, no tutaj to. Okej. Tak, myża. Ty psie, kiedy zostanę myża? Ty nie spać na podłożu. Okej. Trzeba się jakoś obok nich przekraść, ale nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Ale chyba ja, bo tutaj jakieś przejście. Dobra. Co tak długo w fiucie? No tak, bo tam chyba trzeba tędy przejść. Dobra. Chuj, ryzykuję, zapiszę. Okej. Okej. Dobra. Dobra, jakoś idzie. Idziemy, bo on chrapie. Okej. Jakie tu światło. Okej, gasimy po drodze wszystko. Dobra, ten już coś był kocze przez syn. Dobra, cicho, nie zauważy nos. Mam nadzieję, że dobrze idziemy. Okej. Okay. Udało się. Jest dobrze. Emir, Artyom, Miller here. Aurora is ready to set out. What's your situation? Over. There were more enemies than anticipated. We're inside the compound, but you went missing. Wait for our signal. Over. Copy that. Miller, over and out. Okej. Dobra. Tutaj uda się wziąć ta broń. Okej, idziemy. Szybki zapis. Wrato wyłaź już, Damir. Okej. Nie wiem, co, nie wiem, co tam poszło, ale... Spoko. O ty panie, jakie to wielkie. Aha. I have good news. Look, the tank is full. Just what we need. There is also bad news. The gate is locked and we can't take it out. Colonel, sir, Damir here. We have secured the tank, but encountered a problem with the gate. Copy that. We're going with plan B then. Act accordingly. See, the cable connects the gate and the top of the tower. How do we get there, though? Oh, it looks like a veritable fortress. Spoko. Gentlemen, surely you're not seriously intending to attack our fortress. I do respect okay. Your courage, but simply throwing your lives away, such a waste. Okay, Visto. Who is in charge between you two? Come up here. We have things to discuss. Just you listen to that bastard talk. A complete about face. And we did throw a wretched into his plans big time. Okay. Point the gun down and come up.
Otherwise, we'll have a pointless bloodbath on our hands. Agree now. Just do it. Jewel? Where did you go? I am up on the tower already. Open the gate and let our guests in! Okej, okay, dobra. Nie o co chodzi, ale to wchodzimy, nie? Come on! We won't even touch you! Unless you really ask for it. I don't like this, but there is no other way. If we don't get out of this desert, we're as good as dead. Good luck, Artyom. Dobra. No, wybacz, panie, wybacz. Dobra. Nie, chodź tu, no tu, spoko. Ale dużo. Ile sprzętu. Ja pindole. A. Fajnie się tu bawią. Ty gnido. Kurwa, jego mać. Ty? Look, you go up the ladder. Pass the headquarters, then pass the house, and then end up right at the boss's door. Okay, idę jeszcze wyżej. Come on, what's taking so long? Aha. Come on, up the ladder with you. It's one of those new arrivals. Come to lick the boss here. Spoko. Napciarz. O! Did you come from afar? Ja pindolę. A ta? Nie, to będzie plus 18. Weź tam siednąć. Aha, dobra. Spoko, nie było tematu. I jakie... Jakie to jest duże, ty! Hi, Hitler! You're the one to see the boss? Come on in. Okej. Okay. Aha, to takie niewolniczki, a? Ale co ty muszą być na wierzchu, nie ma co. Dobra, patrzymy na filmik. Nie przeszkadzam. Nie bier mi broni, panie! A nie, nie bierzecie nic, dobra. Spoko. Ale odsuń się, no nie. Ciebie nie chcę, osta tamte. Dobra. I'm just doing my best to introduce a little order into it. Without which, there is no hope for something better in the future. But with no hope, you can't live. No, ty pierdolisz. But let us cut to the chase. You definitely did not come here to enjoy the scenery. Ergo, you have a goal. And that goal is probably far from here. No, można powiedzieć. I respect people with their purpose in life. So, I'm ready to provide you with fuel for your journey. O, jak fajnie. I'm not asking for much in return. Okay. Surrender Gyul to me. Bring her to me and we all win. I have Gyul, you will have your fuel. Aha. Everyone gets to live long and prosper. Okej. Dobra, szybko, czulej go. Spoko. Dobra. Ale nie, opłata tych pani, a nie ma, poszli. Okej. Dobra, ale fajnie poszło. Okay. With you, Artyom, get ready.
Okej. 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 Okej, ty! Okej. Okej. Ty. Okej. No patrz, nie lotaj! Okej. Dobra. Kaj, oni są. Dobra. Okej, w końcu. It is an aura of problems nobody needs. Dobra. Luckily, your death will dispel it. Aj. Spoko. Dobra, kaj. Dobra. Artyom, I'll go in before that dog runs away. Okej. Okay. I'll catch him and open the door for you. Spoko. Hold on. Trzymiem się, ale czego trzymać się? Aby byli... going, you windbag? Aby byli te panienki, to by się dzitycył, ale tak, nie mogę. Dobra, zabił mnie. Ale groźnie, groźnie. Dobra. Sorki za takie pociąganie nosem, ale mam taki lekki katarek i flegma. W pełni naładowana ta latarka świeci jaśniej. Kuźwa. Światło w tunelu. Hurra. Dobra, podpowiedzi. Alisa podpowiedzi, no grać. Bo je zabili, debile! Kurde, blaszka. Trzeba jechać i się nie bać. Skurczybyki wy degeneraty, wy. No. Dobra. Spoko. Ała. Kurde, tam. Ała, tędy. Dobra. Okej. Okej. Dobra. Okej, przyładuj. Okej. 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 Przeładuj. Okej. Okay. Park spierdalu. Ciul. Okej. Okay. Dobra, spoko. Look at the carnage. You went all out here, didn't you? Okej. Jaj, ja. Oh, impressive. So this is the plan Gyul was talking about. Dobra. What the hell is going on there? Get out of there! I'll send people to cover your retreat! Dobra. Zamknięte! The door's giving! Let's give it a shove, Artyom! So, you wanted the create a new world? Dobra, nie masz szansy. Koniec twoich żałosnych starań. Dobra. I ona... Nie, żyje. Dobra, jebnął mi!
Dobra. Zabiliśmy barona. Dobre. I co? I mamy paliwo. You gave my people hope. I'll never forget it. But this war has only started for me, and I must see it to the end. Spoko. The winning end. Ulala, no szykuje się groźnie. Your dream led us here, but it won't help my people. This war is mine now, too. Go, Artyom. Follow your dream. Aha, dobra. Spoko. You're back, my love. I was so worried. Nie ma tego. I kolejna osoba zginęła. No cóż się na to poradzi, nie? No szkoda tamtego, oni poszli walczyć o swój lud. Chyba ta baba i ty hop. Fanatics on the banks of Volga. Cannibals on the shores of the Dread Out Sea. Fanatycy nad Wolgą, kanibale w wygórach, handlarze niewolników nad brzegiem wyschniętego morza. Ile potworów zrodziło ta wojna? A może zawsze było ich pełno i wojna po prostu wybawiła je z ukrycia? A my jesteśmy teraz skazani na ich towarzystwo. Damir został na pustyni, by pomóc Gil w walce o wolność swoich rodaków. Czy uda mu się pokonać kolejnego potwora Apatię, która przez cały ten czas z niem pozwalała mieszkowym wyrwać się z pod jarzma niewoli? Jeśli nam być szczery, wątpliwości, ten potwór może się okazać silniejszy niż wszystkie pozostałe. Dobra, cicho, cicho. Lato. Dobra. Okej, lato. Nadeszło lato. O, jak ciepło. Spójrz, on jest po nagu. Okej. Ja po nogu. Aha, po seksie trzeba. Trzeba, bo dobrym seksie trzeba zakurzyć. No tak, nie tłumacz się to przez te fajki, ja? No, widzisz. Thanks, Stepan. We'll be there in a moment. Shall we go, Artyom? Or shall we stay a little longer? It's so nice. Aha. No bo to było poparaszkowo, nie? I've been looking at Stepan and Katya. You and me. And thinking how lucky we are. Exactly. It was so different with my parents. It was bad. Okay. Did I ever tell you why my mom died? Yeah. Of course I didn't. It was because of Dad. He used to be even harsher back then. Napisz jeszcze. He used to come home from the barracks and reach for the bottle while taking off his boots. Dobra. They'd quarrel, and then he'd stop appearing for a time. Wyknij się, Kelona. While he was away, she'd start drinking too, and crying when she was sober. She'd feel better, would get kind of dreamy when drunk. You know how she used to call me, just A. She'd hug me and say, "One day, A, you and I are going to go to Vladivostok, the city I was born in. And from there to a village on the ocean shore." I was five back then and didn't really get much. But I could imagine that village and the ocean so vividly because I believed her. And then she killed herself, drank some kind of poison. Ale dym puścił! Spoko. Father quit drinking after mom's death. Didn't ever pay much attention to me, but with her gone, he'd never leave me alone. Took me along everywhere.
We only talked about her a couple of times, though. I used to have this doll, Jana. I played make-believe that she was my daughter, and we went to the ocean together. Then my father hid it, told me it got lost. He probably didn't want me to agonize over Mom's dream. Then I imagine she grew up and went to Vladivostok. And now I'm going, not to Vladivostok, but with you. The dream came true. No, może spojrzałem. By the way, I was always intrigued by what Dad dreams about. He should have some dreams, so what are they? Higher rank? He could choose any. Dobra, nie chcę, nie? Saving people? What would the saved do next? Sit underground? I never understood him. What does he hope for in life? What makes him happy? Nothing, perhaps. Dobra. He never really had any time to think about tomorrow. Down in the metro, those thoughts don't come casually. Here on the surface, though. Okay. I dobra. I'll rest some more and join you later. Dobra, ja tutaj zakończę odcinek. Jeśli odcinek się spodobał, to zostaw łapkę w górę, komentarz i przede wszystkim suba z dzwoneczkiem. To bardzo ważne, bo już mało brakuje do 100 subskrypcji. Musimy cisnąć tyle, ile wlezie po prostu. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie.